Annuncio vobis gaudium magnum Habemus papam Od Ojca do Ojca. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 16 grudnia 1998 roku. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Tymi słowami Jezusa rozpoczynamy dzisiaj nowy cykl katechez poświęconych osobie Boga Ojca. Kierując się wskazaniami tematycznymi, jakie zawiera program przygotowań do wielkiego jubileuszu roku 2000, przedstawiony w liście apostolskim Tercjo Milenio Adveniente. Cykl pierwszego roku poświęcony był refleksji nad Jezusem Chrystusem, jedynym zbawicielem. Jubileusz bowiem, jako uroczysta pamiątka wejścia Syna Bożego w ludzkie dzieje, ma bardzo wyraźny charakter chrystologiczny. Zastanawialiśmy się nad znaczeniem czasu, który osiągnął swój punkt kulminacyjny w chwili narodzenia Odkupiciela dwa tysiące lat temu. Wydarzenie to, rozpoczynając erę chrześcijańską, otwiera również nowy etap odnowy ludzkości i wszechświata w oczekiwaniu na ostateczne przyjście Chrystusa. Następnie, w katechezach drugiego roku przygotowania do jubileuszu, skupiliśmy uwagę na Duchu Świętym, którego Jezus posłał od Ojca. Kontemplowaliśmy go w dziele stworzenia i w historii jako osobę, miłość oraz osobę, dar. Podkreśliliśmy Jego moc, która z chaosu wyprowadza wszechświat pełen ładu i piękna. W nim przekazywane jest życie Boże. I z nim historia staje się drogą ku zbawieniu. Obecnie pragniemy przeżyć trzeci rok przygotowania do bliskiego już jubileuszu jako pielgrzymowanie do domu Ojca. Wkraczamy więc na drogę, która wychodzi od Ojca i na powrót doprowadza stworzenia do Ojca, zgodnie z zamysłem miłości, objawionym w pełni w Chrystusie. Droga do jubileuszu powinna zakończyć się. Wielkim aktem uwielbienia Ojca, by w ten sposób cała Trójca Święta została w Nim otoczona chwałą. Punktem wyjścia naszych refleksji są słowa Ewangelii, które wskazują nam Jezusa jako Syna i Objawiciela Ojca. Jego nauka, Jego posługa, sam Jego styl życia wszystko w Nim kieruje nas ku Ojcu. To On stanowi centrum życia Jezusa, a z kolei Jezus jest jedyną drogą prowadzącą do Ojca. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Jezus jest punktem spotkania ludzi z Ojcem, który w nim stał się widzialny. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czyż nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Najbardziej wyrazistym znakiem tej więzi Jezusa z Ojcem jest jego zmartwychwstanie, stanowiące szczyt jego misji i fundament nowego i wiecznego życia dla tych, którzy wierzą w Niego. Jednakże jedność między Synem i Ojcem oraz jedność między Synem i wierzącymi urzeczywistnia się przez tajemnicę wywyższenia Jezusa, zgodnie z wyrażeniem typowym dla Ewangelii Janowej. Słowem wywyższenie ewangelista określa zarówno ukrzyżowanie, jak i uwielbienie Chrystusa. Jedno i drugie znajduje odzwierciedlenie w życiu człowieka wierzącego. Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To życie wieczne nie jest niczym innym jak uczestnictwem wierzących w życiu zmartwychwstałego Jezusa i polega na włączeniu w nurt miłości jednoczącej ojca i syna, którzy stanowią jedno. Głęboka komunia, w jakiej żyją ojciec, syn i wierzący, obejmuje ducha świętego. On bowiem jest odwiecznym węzłem, który jednoczy ojca i syna, oraz włącza ludzi w tę niepojętą tajemnicę miłości. Darowany jako pocieszyciel, duch, mieszka w uczniach Chrystusa, uobecniając Trójcę Świętą. Według Ewangelisty Jana, właśnie obietnica pocieszyciela stanowi kontekst, w którym Jezus mówi do uczniów: W owym dniu poznacie, że jestem w Ojcu Moim i Wy we mnie. I ja w Was. Duch Święty jest tym, który wprowadza człowieka w tajemnicę życia trynitarnego. Jako Duch Prawdy działa on w sercu wierzących i sprawia, że w ich umyśle jaśnieje prawda, którą jest Chrystus. Również święty Paweł podkreśla fakt, że jesteśmy skierowani ku Ojcu, dzięki Duchowi Chrystusa. Mieszkającemu w nas. Według apostoła jest to relacja prawdziwego synostwa, pozwalająca nam wzywać Boga Ojca tym samym poufałym imieniem, którym posługiwał się Jezus. Abba. Ten nowy wymiar naszej więzi z Bogiem ogarnia całe stworzenie, które z upragnieniem oczekuje objawienia się Synów bożych. Stworzenie nadal jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, w oczekiwaniu na pełne odkupienie, które przywróci i udoskonali harmonię kosmosu w Chrystusie. Opisując tę tajemnicę jednoczącą ludzi i całe stworzenie z Ojcem, Apostoł wyraża rolę Chrystusa i działanie Ducha. Poprzez Chrystusa, bowiem, będącego obrazem Boga niewidzialnego, wszystko zostało stworzone. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych. W nim jednoczy się na nowo wszystko, co jest na niebie i co na ziemi. To On ma przekazać to Ojcu, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Duch Święty wspiera swoją mocą to dążenie człowieka i świata do Ojca, spieszy z pomocą naszej słabości i przyczynia się za nami w błaganiach których nie można wyrazić słowami. Tak więc Nowy Testament wprowadza nas bardzo wyraźnie w ten ruch zmierzający od Ojca do Ojca. Jemu właśnie pragniemy poświęcić szczególną uwagę w ostatnim roku przygotowania do wielkiego jubileuszu.